Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku English is Fun i Mike. Wrzuciliśmy ostatnio jeden odcinek. Spodobało wam się, prosicie o więcej, więc oto realizujemy waszą prośbę. Dziś kolejny odcinek, porozmawiamy na temat trasy. Słuchajcie, jak myśmy tu dojechali nad morze w kilka samochodów, wszyscy zadawali te same pytania. A jak długo jechaliście, a jak szybko jechaliście, a czy były korki i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważna lekcja właśnie w takim języku codziennym. Dzisiaj sobie podamy przeróżne, bardzo naturalne zwroty. Także siedzimy tutaj za kierownicą fury Majka, Chevy. No i spróbujmy zrobić jakąś ciekawą lekcję. Więc na początek ja się zapytam Majka, ile czasu mu zajęła ta droga tutaj nad morze. No słuchajcie, native speakerzy tu zdecydowanie użyją czasownika take, że coś ci wzięło, zabrało. Czyli how long did it take you to get here, ewentualnie jak długa była ta podróż, czyli how long was the trip. Uważajmy tutaj na trip, nie używamy raczej journey. Journey jest troszeczkę kontrowersyjne, gdyż Amerykanie tak nie mówią. Well, it took me about 9 hours, or it took me around about or around 9 hours, or I can say, you know, I didn't really time it. Tak, i tutaj Mike powiedział bardzo w taki naturalny sposób, używając czasownika, robiąc czasownik ze słowa, który normalnie jest rzeczownikiem, czyli time, tak? Każdy zna time jako czas, natomiast jako czasownik to jest mierzyć czas, czyli Mike powiedział I didn't really time it, czyli nie, dosłownie nie czasowałem go, no ale wiadomo, że my tak przetłumaczymy to zupełnie inaczej, czyli nie mierzyłem czasu, czasami mówimy nie patrzyłem na zegarek. Oczywiście Anglicy czegoś takiego w ogóle nie powiedzą, że nie patrzyłem na zegarek. Ok, i przechodzimy do drugiego pytania. Zapytamy się teraz o prędkość. Mogę to zrobić na przeróżne sposoby, oczywiście używając różnych czasów przeszłych. Różnych mam na myśli albo simple past, albo past continuous, czyli how fast did you drive, albo how fast were you driving, ewentualnie going. Druga opcja to jest zapytanie się tak jak my to robimy, z jaką prędkością. Pamiętajmy, że Anglicy nie jeżdżą z prędkością, czyli tylko at, czyli tak jakby na prędkość. I do tego przyjmek dajemy na końcu pytania, jak zawsze wam mówię, czyli what speed did you drive at? Well, my Chevy is a, you know, big vehicle, so for the most part I was going, for the most part I was going 100, about 100. I did go over 120 at certain points while overtaking. Okay, and that's it. Tak, while overtaking, czyli podczas wyprzedzania, while jest przyimkiem. Po przyimku, jeśli padnie czasownik, musicie go dać w końcówce ciągłej, czyli while overtaking. Spróbuję jeszcze się zapytać Majka, nie wiem czy mnie dobrze widać. Spróbuję się jeszcze zapytać Majka, czy jechał szybko. My czasami tak mówimy w języku codziennym, dopieprzałeś? I znowu słuchajcie, robię czasownik z rzeczownika. Mamy rzeczownik speed, czyli prędkość, no i dodamy do tego przyimek up i powstanie nam bardzo fajny phrasal speed up, czyli właśnie jechać bardzo szybko, ponad limit. No, powiedzmy tak, jak my to mówimy, dopieprzać. Więc pytam Majka, did you speed up? No, of course I didn't. Of course I didn't. I don't really like, to be honest, I don't really like speeding up. I always enjoy, you know, what I can see. So, you know, speeding, no, definitely not. I kept it. As I said, I kept it at 100 all the way. Czyli możecie tutaj użyć czasownika keep jako utrzymywałem prędkość, prawda? Prędkość utrzymywałem cały czas 100 na godzinę, prawda? I kept it at 100 all the way. Tak, i pamiętajcie, musi być at 100. Ok, i ostatnie pytanie na dziś. Spytamy się, czy był duży ruch. Oczywiście znowu można to zrobić na wszelakie różne sposoby. Przykładowo, was there a lot of traffic on the road? Ewentualnie,
czy napotkałeś jakieś korki, oni tak mogą zapytać. Mamy bardzo fajny phrasal verb come across. Czyli jeszcze raz pierwsze pytanie, was there a lot of traffic on the road? Natomiast drugie pytanie, did you come across any traffic jams? Korek jest policzalny, czyli normalnie robimy liczbę mnogą, traffic jams. Gdyby był jedny korek, to mówimy a traffic jam. Mogę też się zapytać bardzo ogólnie, was there any traffic? Was there any traffic? Czy był jakiś ruch, w sensie oczywiście większy? I co na to, Mike? There was a little bit of a traffic jam, but fortunately we didn't get stuck in it for too long. Okay, so we were lucky. Tak, i Mike użył tu bardzo ciekawego kolejnego phrasala, get stuck. Tutaj słuchajcie, to stuck jest użyte w trzeciej formie, bo mamy formę stick, stuck, stuck, czyli get stuck to tak jakby ugrząć, czyli Mike powiedział, że nie ugrząc. Korku. Yeah, so generally speaking, the road was really clear. Tak, my powiemy, że drogi były puste. No podejrzewam, że empty też by przeszło. Natomiast tak naturalnie oni by powiedzieli clear. Okej, to chyba tyle na dziś. Także dzisiaj poznaliśmy bardzo ciekawe zwroty. We don't want you hold you up. Tak, a to był kolejny dzisiejszy phrasal. Hold up, wstrzymać. I need to hold you up for a moment. Muszę cię na chwileczkę wstrzymać. Czyli przy korku też to możemy powiedzieć. Fortunately, there was a little bit of a traffic, but it didn't hold us up for too long. Czyli nie, tak jakby nie powstrzymało nas to, nie przytrzymało nas to, nie przytrzymał nas ten korek, tak jakby, okej? Okay? So we don't want to hold you for too long, so that will be it. Take care and have fun. Yes. Zwłaszcza, że my właśnie idziemy na plażę, która jest za tymi drzewami, czyli we are going to the beach. See ya.